Lekcja druga. Konwersja dokumentów przygotowanych przy pomocy popularnych aplikacji biurowych na format PDF gotowy do druku cyfrowego. Korzystając z PDF Toolboxa, z jego menu głównego, wybieramy sobie funkcję Open on Office Document. W naszym przypadku wskazujemy dokument przygotowany w OpenOffice. Dzięki tej funkcji mamy możliwość poprawnego otwarcia dokumentu bez zagłębiania się w to, jak on został złamany, przy pomocy jakich styli, jakich fontów. To wszystko jest zawarte w dokumencie, jeżeli tylko te fonty są zainstalowane w naszym komputerze. Następuje prawidłowa konwersja do formatu PDF. Proszę zwrócić uwagę, że z automatu zostało to zamienione na PDF-a, który został zapisany w naszym przypadku na desktopie. Jest oczywiście tylko jeden problem. Gdy podejrzymy sobie, jak wygląda separacja naszego dokumentu, to niestety okaże się, że została ona przygotowana tak typowo po biurowemu, bez wykorzystania wszystkich prawidłowych funkcji, które są potrzebne do tego, żeby prawidłowo drukować w cmyku. W związku z czym będziemy musieli po prostu przekonwertować ten dokument, tak aby był zgodny ze standardem druku cyfrowego. W pierwszym kroku wchodzimy w opcję Prepress, przepraszam, w opcję Colors. Wybieramy sobie opcję Opis PDF tu cmyk. Wybieramy sobie standard, do którego chcemy przekonwertować nasz dokument. W naszym przypadku będzie to standard Digital Printing. Wybieramy opcję Execute i następuje konwersja do cmyka. Spójrzmy, jak wygląda teraz nasz dokument. Teksty zostały zamienione na jednolity kolor czarny. Wszystkie ilustracje, elementy wektorowe zostały przeseparowane do cmyka zgodnie ze standardem ISO-CoDeX. W kolejnym kroku, jeżeli będziemy chcieli nasz dokument wydrukować w postaci bukletu, będziemy musieli oczywiście dodać mu spady, ponieważ obecnie jest to dokument formatu A4 o wymiarach 210x297 mm. I gdy podejrzymy sobie już znaną opcją Visualizerem, jak wygląda struktura naszej strony, to niestety tego blidu po prostu nie posiadamy. Ten cały biały obszar to jest obszar, który powinien być naszym blidem. Również ze znanej nam funkcji, w opcji Pages Create Bleed, tworzymy sobie spad 3 mm. Dwoma kliknięciami otrzymujemy w naszym dokumencie prawidłowo zadane spady. Tym razem wybieramy opcję Bleed i widać, że spad został prawidłowo nadany. Aby nie utracić już tych danych, zapiszemy sobie nasz dokument. A następnie mamy znowu dwie możliwości. Albo wykonamy sobie pozycję znaną funkcją bukletu, albo możemy, wykorzystując funkcję Prepress, stworzyć automatycznie page marki potrzebne do druku. Które automatycznie zostaną dodane do naszej strony. Tak wygląda w tej chwili nasz dokument. Gdybyśmy chcieli zrobić z tego dokumentu impozycję, musimy wrócić do opcji Arrange. Wybieramy funkcję Booklet. Musimy ustalić sobie format, na jakim będziemy tworzyli nasz buklet. W naszym przypadku bierzemy sobie format SRA3, gdyż na takim formacie w druku cyfrowym zmieszczą się obok siebie dwie strony A4. Musimy zdefiniować prawidłowo położenie papieru. Klikamy na opcję Execute. I otrzymujemy prawidłowo wykonaną pozycję. Proszę zwrócić uwagę, że narzędzia PDF Toolboxa, pomimo że wcześniej zostały nadane pasery, działają w ten sposób, że skrypt usunął te, które już istniały w dokumencie, a więc jednocześnie pokazałem, że możemy już dostać dokument, który ma nadane pasery wcześniej przez użytkownika przy pomocy
skrypt dodanego do PDF Toolboxa, możemy automatycznie te pasery usunąć i nadać takie, które są nam potrzebne do wykonania naszej impozycji. W tej chwili mamy prawidłowo połączone ze sobą strony do druku cyfrowego. Możemy sobie zapisać nasz dokument pod jakąś nową czy starą nazwą i mamy przygotowany prawidłowo dokument do wydruku cyfrowego, przekonwertowany uprzednio z dokumentu ofisowego.